mogę się z tym jakoś... I chyba nie chcę się z tym uporać. Taki wierszyk mi przyszedł. Nie ma ciurlania bez ślubowania. Amen. Jest, rymuje się, jest w ogóle taki... Czekamy. Tak. A powiedz, jest to taki trubadur się we mnie obudził, kiedy to sobie tak wymyśliłem. Tak? A więc, primo, nie mieszkamy razem przed ślubem. Chyba, że wynajmujemy duże mieszkanie, każdy ma swój osobny pokój, tak? Zamkiem, tak? Zamek tu i w drzwiach. Dlaczego nie mieszkamy przed ślubem? Odpowiedź jest bardzo prosta. No to dlatego nie mieszkamy przed ślubem, ponieważ ja nawet nie negując czystości czyjejś tam, tak? W ogóle tego nie neguję. Ja w ogóle ufam ludziom. Ale chodzi o to, że jeżeli mieszkasz z kimś przed ślubem w naszym kraju, a spróbujesz potem iść głosić Ewangelię, to dostaniesz kopa w tyłek i powiedzą, ty, o czym ty chcesz ze mną rozmawiać? Na kocio łapie żyjesz, tak? A więc nie mieszkamy raz. Tak? Co nie robimy jeszcze? Nie obmacujemy się, tak? Nie całujemy się z języczkiem, nie uprawiamy pettingu przed ślubem. Tak? Rozumiecie, co ja mówię? To jest mega prosta sprawa. To się nazywa święte narzeczeństwo. Zwane w Izraelu rokiem zaślubieniowym. Tak? Prosta sprawa. Bardzo prosta. Coś, co cię napędza do tego, żeby robić te rzeczy przed ślubem, zwie się popularnie chuć. Chuć, takie staropolskie słowo. Chuć. A chuć, tak? Ona jest ok, jak jest małżeństwo. Poza małżeństwem chuć jest szkodliwa. I trzeba nad nią brać autorytet, tak jak nad każdą inną formułą, która przeszkadza w nam, w świętym życiu. Ja jestem mega wyzwolonym człowiekiem. Ja jestem wolny, wow, człowiek. Natomiast dlaczego ja o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że ja rozumiem problematykę. Rozumiecie? Społeczną. Taki socjolog trochę jestem przy tym wszystkim jeszcze. A więc dbamy o to, przyjaciele. Ponieważ Słowo Boże nas uczy, tak? Żeby być świadectwem, ok? Dla Kościoła i dla tego świata. Świadectwo. Świadectwo. Co dalej się z tym wiąże? Jeżeli nie zamierzasz, tak? Żeby ktoś został twoim mężem, twoją żoną, to go nie adoruj. Dla sportu. Tak? Nie bądź bladym romantykiem, że ciebie, wiesz, i taką opływową nimfą. Tak? Nie. Zachowuj się normalnie. Jest tak zwana zasada sztywnego łokcia. Tak? Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś był twoim, nie chcesz, żeby to był twój facet w przyszłości, albo twoja kobieta, tak? To naucz się dać o tym znać komuś. Wstań, Sandra. Tak. Pokażę ci, jak to wygląda. Podaj, nie, ty co stój tutaj, tak przodem, do mnie boku. Podaj mi rękę, powiedz. Cześć, Ora! O, takie zachowania nigdy nie wzbudzą chuci wzajemnej. Rozczochrasz ją 2-3 razy, a następnym razem będzie na długość ramienia. Uczmy się tego, tak? Bo my mamy prezentować, tak? Królewski styl. Królewski styl mamy prezentować. Każda część naszego życia musi krzyczeć, że jest Chrystusowa. Ok? Zrozumcie tą prostą rzecz. Tak to działa. Dzisiaj nie ma na... Ja nie będę o tym dłużej mówił. Chcę, żebyście te rzeczy ustalili. Przepraszam. Teraz słyszałem o jednych tutaj rękowinach. Zapraszam.